Witam na konferencji prasowej z okazji otwarcia Miejskiego Koła Stowarzyszenia Nowa Generacja RP w Grudziądzu. Serdecznie witam pana Mikołaja Gabineckiego, członka Zarządu Krajowego Stowarzyszenia. Witam również Aleksandra Ławniczaka, szefa regionu naszego stowarzyszenia. Witam również pana prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego i pana posła na Sejm Tomasza Szymańskiego. Na początku pragnę zacząć od tego oto powiedzenia, czym jest nasze stowarzyszenie. Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym młodych i aktywnych ludzi, którzy pragną dokonać jakichś zmian w otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy już mają jakieś doświadczenie w działalności społecznej, ale także takimi, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z działalnością pozarządową. Jako młodzież zauważamy otaczające nas problemy, takie jak wszechobecna drożyzna, chaos w polskim systemie edukacji, upolitycznienie telewizji państwowej, czy wiele przykładów łamania konstytucji przez obecną władzę. Ze względu na to, że widzimy te wszystkie kwestie, postanowiliśmy nie przechodzić wobec nich obojętnie i wziąć niejako sprawy we własne ręce. Nie możemy stać bezczynnie, kiedy dookoła nas dokonują się liczne zmiany, niestety w większości działające na niekorzyść naszego społeczeństwa. Teraz prosiłbym o zabranie głosu pana Mikołaja Gabineckiego. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Ja może jeszcze uzupełnię kwestię a propos Stowarzyszenia Nowa Generacja Młodych. Stowarzyszenie Nowa Generacja jest, można to powiedzieć, stowarzyszeniem młodym, dlatego że powstaliśmy tak naprawdę na początku tego roku. Rejestracja była w marcu, ale już teraz mamy w całym kraju około 900, prawie już w tym momencie 1000 aktywnych członków. Jesteśmy, teraz mogę powiedzieć, że w 90% miast prezydenckich w Polsce. Składam serdeczne podziękowania na ręce pana prezydenta i pana posła za to, że tak wsparli tutaj młodych aktywistów z Grudziądza, żeby to stowarzyszenie w tym mieście powstało. Stowarzyszenie Nowa Generacja ma zadanie przede wszystkim wspierać lokalnie działających polityków, którzy należą do partii Platforma Obywatelska i jej koalicjantów. Stowarzyszenie też walczy o to i zamierza walczyć o to, co dotyczy przede wszystkim młodych ludzi, czyli przede wszystkim te kwestie, które zostały wymienione w programie wyborczej Platformy Obywatelskiej, czyli też jeszcze kwestie dotyczące ochrony klimatu, żeby przeciwdziałać tym negatywnym zmianom klimatycznym. Stowarzyszenie też zakłada sobie za cel odpolitycznienie szkół i tych wszystkich tematów, które PiS negatywne wprowadził dla młodych ludzi, ale z tego co wiem, to jeszcze młodzi z Grudziądza szczegółowo opowiedzą o tym, czym stowarzyszenie zajmuje się i czym zamierza się zajmować w kwestiach, które dotyczą programu Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz poprosiłbym pana Aleksandra Ławniczaka również o powiedzenie paru słów. No nie mogę zacząć od tego, jakże jest mi niezmiernie miło, że chłopakom udało się otworzyć już trzecie koło w naszym województwie, zaraz po Bydgoszczy i w Włocławku. Liczymy na to, że uda nam się otworzyć jeszcze w najbliższych miesiącach, tygodniach właściwie Toruń i wspólnie pomóc jakoś Platformie Obywatelskiej w wygraniu tych wyborów. Jak Mikołaj wcześniej wspominał, w kraju jest nas już niemalże 1000 osób, w naszym województwie jest 60 osób i zachęcamy kolejne, mam nadzieję, dziesiątki, setki osób, żeby do nas dołączyły, bo tutaj każdy może realizować swoje potrzeby, swoje wizje lokalnej ojczyzny. Także zapraszam wszystkich młodych, którzy nas słuchają, do dołączenia do nowej generacji. Dziękuję bardzo. Ja również pragnę podkreślić z tego miejsca, że dla nas młodych najważniejsza jest integracja europejska. Integracja polegająca na wzajemnym szacunku, na obecności Polski w Unii Europejskiej. Nie chcemy powrotu do czasów, kiedy obowiązywały kontrole graniczne na granicach, co znamy z opowieści naszych rodziców. Doskonale wiemy, jak ogromna siła leży w integracji i we wspólnocie. Dlatego ogromnie zależy nam, aby nie doprowadzać do sytuacji, w której partia rządząca jasno nawołuje do eurosceptycznych haseł, które niejako prowadzą nas w stronę wyjścia z Unii Europejskiej. Uważamy, dla nas młodych jest to niezwykle ważna i istotna kwestia, o którą zamierzamy walczyć z całą siłą i z całą mocą. Teraz poprosiłbym jednego z moich kolegów, aby opowiedzieli o zmianach w systemie edukacji i zmianach dotyczących przedmiotów historii i teraz mniejszości. Dziękuję. Yeah.
Szanowni Państwo, my jako Zrzeszenie Młodych Ludzi chcemy nie tylko dziś opowiedzieć o działaniu naszego stowarzyszenia, ale także od razu rozpocząć pewną działalność. Przede wszystkim zależy nam na edukacji i oświacie, bo do tych tematów nam najbliżej ze względu na wiek. Nie zgadzamy się na to, co w polskiej edukacji obecnie się dzieje. My jako młodzież dostrzegamy problemy w edukacji. Widoczna jest postępująca ideologizacja polskiego szkolnictwa. Wprowadzony przedmiot Historia i teraźniejszość oraz podręcznik do tego przedmiotu autorstwa profesora Roszkowskiego pokazuje, że celem tego przedmiotu nie jest promowanie obiektywnej edukacji, a jedynie przekazywanie młodym ludziom wersji historii podporządkowanej interesom partii rządzącej. Sprzeciwiamy się bagatelizowaniu katastrofy klimatycznej. Mówimy stanowcze nie wykluczaniu osób urodzonych metodą in vitro. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poprosiłbym kolejnego z naszych członków, aby opowiedział na temat oferty zajęć pozalekcyjnych, która została zaprezentowana na ostatniej konwencji programowej w Tarnowie. Dziękuję. Szanowni Państwo, poza zajęciami szkolnymi chcemy rozwijać się także w innych dziedzinach. Niestety liczba bezpłatnych zajęć pozaszkolnych jest ograniczona. Za te ciekawsze trzeba płacić, a niestety koszty z tym związane są znaczne. Dlatego trzymamy kciuki za realizację kolejnego postulatu, jakim jest wprowadzenie szerokiej oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na zajęcia rozwijające zdolności uczniów i wyrównujące szanse. Dziękuję bardzo. To była dla Państwa pewna próbka tego, czym głównie chcemy się zajmować. Ogromnie nam również zależy na naszej małej ojczyźnie, jaką jest Grudziądz. Dlatego też postanowiliśmy tutaj lokalnie działać. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi za wsparcie, który tuż po zgłoszeniu się naszej grupy do pana prezydenta z ogromną chęcią przystąpił do pomocy w organizowaniu naszego stowarzyszenia. Dlatego też poprosiłbym pana prezydenta o wypowiedzenie kilku słów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo mi zależy na aktywności młodzieży. To właśnie od młodzieży, od tych młodych ludzi zależy przyszłość Polski, zależy przyszłość Grudziądza. Zależy to, w jakiej Polsce i w jakim Grudziądzu będziemy funkcjonować, żyć za kilkanaście, za kilkadziesiąt lat. To coś jest bardzo ważne, co dzisiaj już tu po części padło, ale mimo, że nie do końca zostało wyartykułowane, to jest nowe pokolenie, to jest nowa generacja, to są osoby młode, które urodziły się zupełnie w innych realiach. One nie znają innego świata, jak właśnie bytność Polski w Unii Europejskiej, jak bytność Grudziądza w Unii Europejskiej. Dla mnie, dla mojego pokolenia doskonale wiemy, że to był skok cywilizacyjny i to jest widoczne na każdym kroku, jak i Polska, jak i Grudziądz się zmienił w tym ostatnich 20 latach. Dla tej generacji, dla tej nowej generacji to jest coś naturalnego, to jest coś za stałego i myślę, że dobrze, że mamy taką świadomość, że młodzież ma taką świadomość, że musimy też zawalczyć o to, żeby nie zrobić kroku wstecz, a niektórzy chcieliby pójść w tym kierunku. Bardzo mnie też cieszy, że wielu z tych grudziąckich działaczy zaczęło swoją przygodę z życiem społecznym w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Dobrze, że ta Rada Miejska tak teraz dynamicznie działa, została reaktywowana. I myślę, że właśnie jest to też taka platforma, gdzie pierwsze szlify młodzież może dokonywać, może poznawać, jak funkcjonuje właśnie miasto, jak funkcjonuje budżet miasta, w jakich obszarach funkcjonuje miasto i później przenosić to już te swoje doświadczenia na życie dorosłe. Zatem nie przedłużając, bardzo serdecznie dziękuję Wam za tą aktywność. Życzę jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju. Jestem przekonany, że właśnie Wasza aktywność będzie inspiracją dla Waszych kolegów, przyjaciół, a Grudziądz jest miastem otwartym, jest otwartym na ludzi młodych. Nam bardzo zależy na tym, aby ludzie młodzi, tacy jak Wy, wiązali swoje życie z Grudziądzem, żeby chcieli tutaj po studiach wrócić, tu zakładać rodziny, tu pracować. I to jest idealne miasto do życia i wiązania swojej przyszłości
zawodowej i rodzinnej. Jeszcze raz gratuluję, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo i teraz poproszę pana posła o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Mikołaj, trzymałem kciuki za to, żeby nowa generacja w Grudziądzu powstała rychło i tak też się stało. Serdecznie dziękuję młodym przyjaciołom za to, że wsparliście w dążeniu do tego, żeby jako trzecie miasto w województwie kujawsko-pomorskim mogło was zagościć. Znając do tej pory wasze zaangażowanie, ale również wasze doświadczenie w przedmiocie działań głównie społecznych, widać, że wam się ten projekt z pewnością powiedzie. Tego jestem pewny. Oczywiście pewne wsparcie mojej osoby będziecie mieli w 100%. Oczywiście dzisiaj również mogliśmy usłyszeć o pewnych założeniach związanych z konkretami, które powinny dotyczyć edukacji. Bo któż lepiej wie, jakie są potrzeby edukacji, jak nie młodzież, która uczęszcza do szkół, jak nie młodzież, która chodzi na lekcje i korzysta z programu przygotowanego przez aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej, programu przedmiotów oraz pewnych założeń, z którymi od samego początku mówiliśmy, że nie zgadzamy się. Nie zgadzamy się na wiele rzeczy związanych z tym, co się w edukacji samej dzieje, co się dzieje w resorcie edukacji, o czym minister Czarnek sam opowiada, indoktrynując zarówno młodzież, ale też szczując środowisko nauczycielskie. Doskonale wiemy, jakie minister Czarnek ma podejście do nauczycieli i wiemy, w jaki sposób brakuje tej komunikacji z młodym otoczeniem. Wszak to Ministerstwo Edukacji powinno robić wszystko, żeby w młodych ludziach mieli partnera. A tak naprawdę mamy taką sytuację, że szczuje jednych na drugich, wyklucza, tworzy coraz to nowe programy, które nie edukują, ale budują kolejne mury albo też doły. Bardzo ważnym elementem, również skierowanym do młodych, i o tym nie zapominajmy, jest również część związana dla tych starszych, młodszych, 45-latków, którzy zawsze, od zawsze chcieli mieć pragnienie własnego M. I tutaj również o tym trzeba powiedzieć. Mówimy o tym kredycie 0% dla młodych. Czyli każda osoba, która nie posiada własnego mieszkania, własnego domu, będzie mogła otrzymać dofinansowanie na tyle, żeby mogła płacić tylko w ramach udzielonego kredytu ratę kapitałową, czyli będzie spłacała kapitał, natomiast odsetki bierze na siebie państwo. I to dotyczy tych osób, tych związków, którzy będą razem mieszkali w tym domu. Więc suma tych kwot spokojnie starczy na to, żeby każdego było stać na zapłacenie raty kapitałowej. Do tego dochodzi również dopłata 600 zł do najmu mieszkania, bo tych, których nie będzie stać, będzie mógł mieszkanie wynająć i tutaj również może liczyć na dofinansowanie. Naturalnym powstaje pytanie, skąd te środki brać. Ano, szanowni państwo, w 2015 roku budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli premiera polskiego rządu, wynosił 140 milionów złotych. Wiecie państwo, ile aktualnie w 2023 roku wynosi budżet premiera Morawieckiego, jego kancelarii? 1,5 miliarda złotych. Poza tym musimy mieć świadomość i musimy mieć pewność, że na realizację tych rzeczy będziemy również czerpali pieniądze z KPO, który zamroził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Poza tym mamy fundusze strukturalne w postaci Zielonego Ładu, czy też funduszu demograficznego, funduszu spójnej demokracji, gdzie tam są ulokowane pieniądze. To jest blisko 800 milionów złotych. Wygasimy z pewnością fundusze, instytucje, wszelkiego typu chochoły pisowskie, które służyły do tego, żeby pieniądze wyprowadzać. Także tym prostym sposobem uzyskujemy jednym ruchem blisko 800 miliardów złotych. Także, szanowni państwo, nie ma nic cenniejszego niż inwestowanie w młodzież, inwestowanie w edukację, ponieważ to od tych młodych ludzi, którzy stoją za mną, zależeć będzie przyszłość Grudziądza, a także przyszłość Polski. Czy są jakieś pytania? A na ile ci młodzi ludzie znaleźli się na listach Koalicji Obywatelskiej? Bo z tych 1000 osób są tacy, którzy są właśnie na waszych listach? Oczywiście, że... Dobrze, może tak przewidzieć. Tak jest. Jeśli chodzi o liczby w całym kraju, to młodych ludzi znalazło się około 25 na listach Koalicji Obywatelskiej, także jest to już jakaś ilość, tym bardziej, że nie są to miejsca same te ostatnie, tylko też są to jedne miejsca z wyższych. A ostatnie są też bardzo dobre. Nowej generacji. Tak, tak. Ile liczy to koło grudziąckie? I tutaj jeszcze chciałam dopytać, jak już pani Ola o to pyta, to ja chciałam też dopytać, na jakie wsparcie pana prezydenta mogliście, czy macie jakąś swoją siedzibę, czy otworzyły się jakieś drzwi, tak, które dotąd były dla młodych zamknięte? Tak, zacznę od kwestii liczbowej. Na tą chwilę jest nas 8,
Dlatego, ale liczymy, że po dzisiejszym otwarciu, po kolejnych akcjach, które planujemy skierowanych do młodych, znajdzie się tych osób jeszcze więcej. Ponieważ uważamy, że wystarczy dać impuls młodym, aby po prostu zaczęli do nas dołączać i zaczęli się rozwijać również w tym kierunku takiej aktywności społecznej. Jeśli chodzi natomiast o naszą siedzibę, na razie jej nie mamy, jednak zachęcamy do kontaktu przez nasze media społecznościowe, czy to przez bezpośredni fanpage na Facebooku Nowej Generacji. Również zostaną utworzone w bardzo bliskiej przyszłości media społecznościowe naszego oddziału grudziąckiego. Dziękujemy panu prezydentowi za to, że nas wsparł w ten sposób, że cytując pana prezydenta, że jeśli będziemy czegokolwiek potrzebować, możemy się zgłosić. Dziękujemy za to, ponieważ dla nas jako młodego stowarzyszenia, dopiero rozpoczynającego działalność w Grudziądzu, jest to niezwykle ważne, ponieważ potrzebujemy niekiedy odnalezienia pewnej furtki do zrobienia niektórych kwestii i właśnie tą furtką będzie dla nas pan prezydent. Także za to mu serdecznie dziękujemy, że jest taka okazja, gdzie młodzież może w tym naszym pięknym Grudziądzu się rozwijać. A ta ósemka z Grudziądza, to są jakie szkoły? Jedna szkoła, kilka szkół? Nie, mamy przedstawicieli różnych szkół, zarówno liceów ogólnokształcących, jak i szkół technicznych, techników. Więc jesteśmy zróżnicowaną pod tym kątem. Nie jest to tak, że jest to jedna szkoła. Jesteśmy przedstawicielami różnych placówek edukacyjnych. Czyli w tej kampanii, która trwa, też będziecie widoczni, tak? Mamy taką nadzieję, ponieważ chcemy się już w tej chwili zaangażować, ponieważ wiemy, jak wielka siła leży w młodzieży i jak wielki potencjał w niej leży i wystarczy tylko go uruchomić nawet ze strony w nas, którzy pragniemy się w to zaangażować, w realizację niektórych z tych postulatów, ponieważ właśnie jak już zostało wspomniane, kto jak nie my mamy powiedzieć, co należy zmienić w tej edukacji, w edukacji, której sami doświadczamy.